Okej. Okay. Są tutaj w ogóle inne plansze też. A więc mamy dołek numer 1. Czekajcie. Trzeba wymierzyć. Ojdź! Okej, okay, za mocno. No, dobra. Dzisiaj trafiłem. Wczoraj nie trafiłem tutaj na górę. Bo tam dołem leciałem bardziej. Teraz do dołka. Udało się w trzech, więc na razie jest dobrze. Lecimy dalej. Dołek numer 2. Walnijmy całą parą. Ok. I teraz... O nie... Okej, na razie nie idzie nam najgorzej. Teraz spróbuję trafić w ten otwór. Mocniej muszę. Jest. I od razu do dołka. No więc gdy... No już nie, bo nie trafiłem za pierwszym razem. Ale zobaczymy, może uda się dzisiaj więcej za pierwszym razem uderzeń wykonać. Tak sobie właśnie wczoraj śmiałem, że ten... Że sobie zrobić takie wyzwania, żeby trafić do wszystkich 9 dołków za pierwszym razem. Ale już się nie udało. Tutaj widać też to, raczej po tym, na tym dołku to chyba by było w ogóle niemożliwe. Ja teraz walnąłem całą mocą i... O nie, znowu ten dołek, znowu tu utknę, coś czuję. Aha. Okej. Okay. To fajnie. Co? O matko. No dobra. Ten dołek wczoraj też mi poszedł tragicznie. Czemu ona tak poleciała do góry? To znowu się dzieje. I ja nie chciał. Okej. Okay. Jeszcze trafiłem. Czyli gdybym strzelił tak od razu, to bym mógł trafić... No, nieważne. Zapomnijmy o dołku numer 4. O nie, teraz ten dołek. Tej też mi dużo zeszło, w sumie. Pod tą górkę. Dramat, dramat. Okej. Udało się. Czy teraz w czterech... Nie, w dziesięć... Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Cztery dołki w 10 uderzeń. Nie! No, no, no! O, no, 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 no! Ile? 7 uderzeń. Czekajcie.
nadzieję, że nie utknę tu gdzieś. Oszczup. Gdzie bym musiał trafić w tą rurę? Tu, o Jezus, to nieważne. Dobra, teraz te dwa dołki. Ciekawe, czy znowu mi się uda za pierwszym razem. Nie. Tak coś czułem, że dzisiaj się może nie udać. Dobra, ale ten ostatni się uda. Ostatni na bank się uda. Dokładnie. Okej. No i zdobyliśmy jeszcze osiągnięcie za to. Teraz wracamy do akcji. Właśnie, wczoraj na start miałem to. To ten ekran ładowania. Dzisiaj go nie miałem. Wireless signals may be visible in the Vani network. Try putting on your AR mask if you get lost. Accessing the Vani network can give you a different perspective. No, takie wskazówki, rzeczy, które w większości albo już wiemy, albo się dowiemy. Bandwidth are not accessible in the Vani network. Okej. No, jedziemy dalej. Idziemy tu. Wciągamy maskę. Monty. Okej, teraz ściągamy maskę. Nie ma praw autorskich. Nie ma ta muzyka praw autorskich. Ta z golfa na pewno nie ma, a żadnej innej nie było. Więc nie ma. Ja wiem, że na początku podstawki no, właśnie, by streama już wyrzuciło, jakby coś było. Ja wiem, że w podstawowej wersji tej gry ta te intro na początku. Pamiętam, że jak właśnie robiłem pierwszego streama, to tam mi wyskoczyły prawa autorskie. Na tamtym, ale... Ale tu... Tu nie było. Okej. Jesteśmy tutaj. Don't stop looking for me. I need your help. Gregory. Gregory. I can hear you. If you can hear me, turn off all security. Turn it all off. Security? What are you talking about? None of this makes sense. Security knows. Find them and turn them all off. I can't get out until that happens. Gregory? Security notes? What the heck are those? I to jest pierwszy sygnał, że to może nie być Gregory. Po co mielibyśmy wyłączać całą ochronę? Ale jest ktoś, kto chciałby, żeby ochronę wyłączyć.
Myślę, że na przykład Mimik chciałby wyłączyć ochronę. Dostaliśmy teraz pluszaka Nightmare. It's from that old headset game. Prawdopodobnie to jest nawiązanie do Help Wanted. Bo headset może się tutaj odnosić do gogli VR. A Help Wanted był na VR-a. Więc to może chodzić o to. I teraz chodźmy tu. That door's electrified. Something's gotta be powering it. No. That door is in emergency lockdown mode. Check the AR world for active security nodes. Deactivate those nasty nodes and the door should open right up. Nie wiem, czy zauważyliście, że Helpy ma tutaj pod jego lewym uchem takie jakby cosie. Takie jakby coś go skażało albo coś. Przy poprzedniej wiadomości tego nie miał. To też nie oznacza, że Helpy przez cały okres tej gry będzie na przykład się taki skażony robił. Albo może już jest skażony i momentami mówi do nas Helpy, a momentami może mówić do nas ktoś inny. Więc musimy dezaktywować właśnie te jakieś security notesy, żeby otworzyć te drzwi. Więc musimy iść teraz za tym sygnałem tutaj. No, a tam radę to tutaj do góry, bo tak nigdzie indziej nie możemy iść, więc... I ogólnie to jest moment, który wczoraj na transmisji mi zajął z pół godziny, może nawet dłużej, bo nie ogarniałem, o co dokładnie chodzi, ale już wam mówię, o co chodzi. Najpierw chodźmy tu po skrzynkę. AR Tragedy Mask. Cry. Okej. Więc to jest ten security note. That's a security note. Find the child notes first and deactivate them. Follow the data paths. For whatever reason, they react to your flashlight. Więc on nam mówi, że mamy śledzić właśnie sygnał. I ja przez pół godziny próbowałem śledzić ten sygnał u góry. Tam nigdzie nie mogę iść, próbowałem się cofać. Chodziłem przez 30 minut tam i z powrotem, tam i z powrotem. A okazało się, że to nie chodzi o ten sygnał u góry, tylko ten tu na dole. Widzicie? Jest taki przewód. Odjdzie. I właśnie tu jest to, co Gregory mówił, że z jakiegoś powodu on reaguje na naszą latarkę. I on nas prowadzi do akurat tej beczki. Musimy dezaktywować. Mam note breached. Teraz podchodzimy do tego głównego. I teraz musimy zrobić AR Security Network. Musimy przejść tą minigierkę, która polega na tym, że musimy połączyć dwa te same emblematy pasujące do siebie hologramy. Tylko co jest bardzo ważne, nie mogą się linie przecinać. No i musimy po tych białych liniach. Tak i tak. To co też jest ważne, że za każdym razem ta minigra wygląda inaczej. Jakbym teraz odszedł i podszedł do niej ponownie, to mogłoby być inne ułożenie tych hologramów. Więc teraz idziemy tu. Zbliżamy się do momentu, na którym skończyłem wczoraj i którego nie byłem w stanie przejść. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Idziemy, idziemy. W tej masce oczywiście. O, możemy. Czemu nie? Najlepsze. Ten tunel wygląda w masce tak. Bez maski. Po prostu jakieś kartony inne. Bibeloty. Okej. Idziemy, idziemy.
I jesteśmy... Okej, jesteśmy na miejscu. Też tak, wracając do tego, co pisałeś właśnie, że już by tego streama wyrzuciło, to na pewno by go wywaliło, bo przecież tak miałem z tym... ze SpongeBobem, jak właśnie pierwszy dzień SpongeBoba streamowałem, to mi przecież wywalało te streamy. Alert! I am picking up an anomalous entity in the Vani network. Please ask this entity to leave the area immediately. If that doesn't work, it is best to exit AR mode and contact our 24-hour support line. Więc ktoś nam się wdarł do systemu tej maski. Zaraz z tego kogoś poznamy. Teraz musimy dezaktywować dwa te mniejsze. Idziemy tu. Najpierw idziemy tu. Do tego wycinka Montiego. Teraz idziemy tu. No właśnie. Gdzie ja jestem? Halo? Biegnij! A więc tamto jest prawdopodobnie Glitch Trap, a tu jest Monty. Miejmy się wycofać. Na moment. Okej. Okay. Montiego nie ma. Królika też na razie nie ma. Dezaktywujmy to. Królik może nas atakować tylko kiedy mamy maskę. Bez maski nas nie zaatakuje. I on wysyła sygnał do Montiego. Dobra. No i znowu nie miał tych ran, ten misiek. Dobra, ściągamy maskę. I nie ma. Nie przyzwał też Montiego, więc jest dobrze. Mamy w ogóle kamerę. Na te drzwi. Są jeszcze zamknięte. Teraz musimy tu. Tu właśnie już nie byłem, bo nie umiałem tamtej sekcji zrobić. Załóżmy maskę. Teraz mamy trzy. Okej, okay, czyli mamy tak. Tu mamy coś. Tu mamy. I jeszcze gdzieś. Jezus. Ściągamy maskę. Czekajmy chwilę. Okej. Okay. Już? 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 Chill? Tu. Dobra. Okej. Okay. Teraz drzwi są otwarte. Okej. Okay. Wracamy się. Jezus! Teraz już jest sekcja, której nie znam. Teraz już mam... No i tak mi się wydaje, że mam pełne prawo się zsrać jak coś. Okej. Okay. Teraz coś czuję, że ten królik będzie się częściej pojawiał. Musimy na niego uważać. Teraz
potential traumas or lingering effects on antivirus programs or carbon-based work components. Och. Tak, wyłączmy tą maskę. Skoro bez maski nas nie zaatakuje. Chodźmy bez maski. Okej. O, a co to? Zepsuta. Okej. Dobra. Okej. Czekajcie chwilę. Okej. Dobra, to chodźmy jeszcze dalej. Trochę. Dobra, czyli myślę, że teraz możemy. Okej. Ja idę. Zostawić tą maskę. Zakładam ją tylko wtedy, kiedy trzeba będzie. Mam nadzieję, że on nie może się tu przedostać. No, dajmy najpierw to na dole. Matko, córko, aha, okej, teraz tu, dwa, nody, okej. Zdejmijmy na moment, ja nie ufam temu królikowi. I drugi. Okej. Okay. Na szybko. Nie, dałem. Zdejmij tą maskę. Chodźmy dalej. Zgaduję, że ten królik... Ten cały glitch trap może się pojawić, jak będziemy nosić tę maskę za długo. Czemu mam wrażenie, że wiem, gdzie jestem? Czemu mi się to nie podoba do końca? Znowu maska. Nie. Proszę. Och, masakra. Dobra. Nie podoba mi się to. Mi się to bardzo nie podoba. To nie tu. Okej. No, mamy gdzieś tu iść. Aha! Czemu mi się wydaje, że to ta maskotka? No. Okej. Wciągnij. Teraz ich nie widzę. Tych przewodów. Ale to nic. To nic. Dam sobie radę. Chyba. Czemu ja słyszę Grzegorza? Hej. Maska. Okej. Okay. Okej. Okay.
Ciekawe, kiedy ten królik stanie się super problemem. No, it's a dead end. Do not despair, this is no dead end. Sometimes all you need is a new perspective. Check that camera station. This camera station doesn't seem to be active, however. I am detecting an unusual signal. Put on the mask and check again. Okay. Not someone. Find the symbol. Camera is the way forward. Anomalii detektywa. Okej. It's gone! What? O kurde. No way. I walked on the big screen and now I'm in Superstar Daycare? No way this is real. That screen was there before I looked at the camera. I swear. There's nothing to worry about. Everything appears to be perfectly normal. You must be seeing things. Serio? Serio, helpy? Nie żartuj sobie. Okej, czy jesteśmy w daycare? Where are you? I'm in daycare. Is there a way out of here? Get to the daycare theater. There's a way down to the catwalks. Should help you get to the raceway. Czy musimy się dostać do teatru? Szczerze, ja myślę, że zostawimy sobie daycare na następny raz. Nie wiem, mam chyba znowu trochę dość. Wszedłem trochę więcej niż wczoraj. Myślę, że na razie mi wystarczy. Nie będziemy też przeciągać, cisnąć. Więc dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Zapis tej transmisji będzie, ale nie będzie tak w całości, tylko ja to wezmę i podzielę na, myślę, dwa odcinki, żeby też się to może lepiej oglądało. Plus, tak jak mówiłem, za parę dni wyjeżdżam na dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie mnie nie będzie. Więc postaram się też nagrać kilka odcinków do przodu i wam powrzucać to właśnie już w formie odcinków. Więc dobra. Dobra. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnych materiałach. Nie mówili, że ten dodatek będzie straszniejszy i mieli rację. Jest straszniejszy.